Obywatelska uchwała dotycząca likwidacji Straży Miejskiej w Bielawie została większością głosów radnych odrzucona. Za likwidacją głosowało 5 radnych: Jarosław Florczak, Tomasz Jazowski, Tomasz Wojciechowski, Adam Pajda oraz Leszek Stróżyk. 3 radnych, Tomasz Tkacz, Krzysztof Murzejko i Włodzimierz Paluch, wstrzymało się od głosu. Jestem oczywiście niezadowolony z jego przebiegu, a ocenić mogę je jednoznacznie. Wygrał burmistrz, wygrał komendant, przegrała Bielawa i mieszkańcy. Bardzo mnie to cieszy, że głosowanie przebiegło w ten sposób. Powiem szczerze, że do samego końca nie wiedziałem. Jestem mile zaskoczony. Doceniono naszą pracę. Będziemy pracować dalej, tak? Jeszcze lepiej niż teraz. Dla dobra mieszkańców Bielawy. Głosowanie nad likwidacją jednostki w Bielawie poprzedziła seria oświadczeń, wystąpień i wymiany zdań. Jakie były argumenty za, a jakie przeciw? Wiele miast w ostatnimi czasy zlikwidowało Straż Miejską, przeznaczając znacznie mniejsze środki na policję, na rozwój monitoringu i bezpieczeństwo mieszkańców nie spada. Zresztą można powiedzieć, że większość gmin, bo mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin, Straż Miejska funkcjonuje raptem w 500 kilkudziesięciu, czyli radzą sobie bez tej formacji. A cóż, no Bielawa jest w tej chwili w ciężkim stanie, jeżeli idzie o finanse publiczne i uważam, że należy oglądać każdy grosz. Jeżeli likwidacja Straży Miejskiej daje kilkaset tysięcy rocznie oszczędności, to miasto powinno się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Plus mieszkańcy, co pokazali, nie chcą tej formacji, źle ją oceniają. Wielu mieszkańców w dość szybkim czasie podpisało się pod naszą uchwałą. Jeżeli idzie o ankietę przeprowadzoną przez radnego Tkacza, ponad 70% ankietowanych wyraziło swoją opinię, że chcą likwidacji Straży Miejskiej, kolejne 10% redukcji etatów w tej straży, więc to są ewidentne niechętne głosy mieszkańców wobec tej formacji i radni powinni tego posłuchać. Straż Miejska Bielawie jest potrzebna. Została powołana w pierwszej kadencji. Może pracy strażników nie widać. Może rzeczywiście trzeba byłoby więcej informacji do mieszkańców na temat pracy Straży Miejskiej. To nie jest ogromna formacja. To jest 10 osób, które na zmianę pracują i pracują dla bezpieczeństwa bezpośrednio. Pracują prewencyjnie, mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą, z dziećmi w szkołach, ale też i mają bardzo konkretne interwencje ratujące mienie czy życie, nawet życie mieszkańców. Ponieważ żadna z komisji rady nie zaopiniowała projektu uchwały, wypowiadali się przedstawiciele klubów radnych. Zarówno samorządowcy z klubu radnych niezależnych, jak i Porozumienia dla Bielawy deklarowali, że mimo niedociągnięć w pracy strażników będą głosować przeciwko likwidacji jednostki. Wspominali też o możliwości restrukturyzacji tej formacji. Jest już ponad półmetek kadencji i tą straż można było restrukturyzować. Jeżeli nawet weźmiemy czas od wyjścia z naszej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, to już minęło kilka miesięcy. I myślę, że jeżeli rzeczywiście miałaby nastąpić jakaś restrukturyzacja, to już by nastąpiła. A teraz jest to po prostu granie na czas i odkładanie problemu w czasie. Restrukturyzacja już się odbyła, tak? Radni głosowali przecież na nową uchwałą odnośnie pracy Straży Miejskiej. Ta restrukturyzacja jakby już jest w fazie końcowej, a jeśli chodzi o informowanie naszych mieszkańców, co robimy, jest to trudna rzecz, dlatego że takie służby jak nasze chcą pracować w ciszy, tak? No, na prośbę radnych, tak, no, też mieszkańców, będziemy się starali ten przekaz, jakby, żeby on był większy, żeby on trafiał do większej ilości ludzi. Zanim objąłem funkcję burmistrza w swoim programie, informowałem o potrzebie zrobienia restrukturyzacji i taka restrukturyzacja została dokonana. Pracuje więcej osób Straży Miejskiej. Pracowało 8, teraz 10. Budżet przez te 2 lata był na takim samym poziomie, jak w roku, w którym objąłem urzędowanie. Natomiast rzeczywiście od kilku miesięcy, od kiedy został złożony projekt likwidacji straży w Bielawie, dyskutujemy i różne uwagi, które zgłaszają mieszkańcy, ale które też zgłaszają no, przede wszystkim radni, którzy mają pełniejszy ogląd informacji, sytuacji, pełniejszy ogląd pracy Straży Miejskiej, różne sugestie zgłaszają. Na przykład jest taki postulat, żeby Straż Miejska była bardziej widoczna.
I w takim aspekcie bardzo konkretnym chcemy przewrócić, wykorzystać pojazdy w postaci rowerów, żeby rzeczywiście Straż Miejska mogła patrolować więcej okolic w tym samym czasie. Burmistrz przekonał radnych. 13 z nich zagłosowało przeciwko obywatelskiej uchwale. Straż Miejska będzie nadal funkcjonować w Bielawie.